Idźmy razem do szkoły, poznajcie się. To pani też z Poznania? Spytała mamę żona Eda. Nie, całe życie mieszkałam w Warszawie. No i skończyła się znajomość mamy z Edem? Teraz, gdy o tym myślę, zastanawiam się, dlaczego mama po prostu nie powiedziała: dzień dobry, jestem kochanką pani męża, przychodzi do mnie w poniedziałki i piątki, między 16:15 a 18:30, bardzo miło mi panią poznać. Mogła tak powiedzieć. Ale nie powiedziała. To nieprawda, co ci kiedyś powiedziałam o mężczyznach. Nie wszyscy są tacy sami. No i stało się. Mama się zakochała. Po uszy. Albert też. Chyba. Na początku mnie to denerwowało. Wkurzałam się. Wracała późno do domu. Byłam zazdrosna. Wkurzało mnie to, że wszystkie soboty i niedziele musimy spędzać razem z nim. Ale po jakimś czasie, zamiast jeździć z nimi, zaczęłam zostawać sama w domu. Mogłam robić, co chciałam. Zaczęłam zapraszać koleżanki do domu na noc, potem koleżanki zaczęłam zamieniać na chłopaków. Mama o niczym nie wiedziała, a ja dojrzewałam sama. Eksperymentowałam z narkotykami, poznawałam swoje ciało. Mój pierwszy raz okazał się rozczarowaniem, no cóż, podobno często się tak dzieje. Mój drugi pierwszy raz też nie był wspaniały. Myślę, że za bardzo się upaliliśmy. Za trzecim pierwszym razem było wspaniale, ale trzeci pierwszy raz zdarzył się tylko raz, a chłopak nie chciał się już ze mną więcej spotykać. Chciałam opowiedzieć o tym wszystkim mamie, ale chyba nie miała dla mnie czasu. Ja przeżywałam swój pierwszy zawód miłosny, a mama swoją pierwszą miłość. Albert jest fotografem. Mama wyprowadziła się do niego, do jego mieszkania na Saskiej Kępie. Albert jest starszy ode mnie, ale doskonale mnie rozumie. Myślę, że moglibyśmy się zaprzyjaźnić. Albert, lubię go. To jest pierwszy mężczyzna mojej mamy, którego tak naprawdę lubię. I lubię go nie dlatego, że jest jej facetem. Lubię go jako człowieka. Albert wygląda jak ubogi student. Nosi sztruksy postrzępione i sweter taki trochę spicowany. Ma krótko ścięte włosy. Goli je na 5 mm co miesiąc. Za to też go lubię. Po tym, co się stało, Albert zauważył, że ze mną jest coś nie tak. Ale nie powiedział mamie. Nie chciał jej martwić. Zapytał mnie raz tylko, czy nie chciałabym z nimi trochę pomieszkać, uporządkować pewne sprawy. Tak. Pomyślę o tym. Wokół mnie śnięte ryby wystawiają swe brzuchy do nieba. Wytłumaczenie tego snu jako utknięcie w martwym punkcie jest zbyt proste. Myślę, że chodzi o coś innego. Prawdziwe znaczenie tego snu to milczenie też jest kłamstwem. Pusty dom. Pusty brzuch. Nie mam nikogo. Nawet siebie. Ale to teraz i tak nieważne. Najważniejsze to pozbyć się tych snów, tych rybich głów, które pływają naokoło mnie, i wszystko potem będzie dobrze? Milena przestaje. Nie od jutra. Od dziś. Mama we pleki. Ktoś jej dał. Ktoś, komu się nie udało. Ktoś, kto nie wytrzymał. Poprosiła mnie, żebym jej nigdy nie wypuszczała, żebym przy niej była. Po dwóch dobach walki, gdy się obudziłam, zauważyłam jej brak. Z portfela zniknęło moje ostatnie 50 zł. No i znowu bieg. Znowu śnieg. Zima to taki speedowy czas.
długie, białe noce, podczas których jest tyle do zrobienia. Można na przykład oskubać wełniany sweter z kulek, można, albo porozczesywać skłębione włosy w dywanie, można. Można też od tak sobie zapisać 100-stronicowy zeszyt. Czuję, że osiągam duchowy spokój. Coś jak wyższy poziom świadomości, biel wypełnia mój umysł. Potrzeby mojego ciała redukują się do minimum. Jestem wreszcie czysta. Chyba uśmiech mi się wykrzywił i nos wydłużył. Chyba od kłamania. Chciałabym opuścić swoje ciało i spojrzeć na to wszystko z boku, ukradkiem. Albo nawet nie patrzeć, zająć na chwilę pozycję anioła. Czasem napada mnie taki stan, zastygam w kącie, w bezruchu i patrzę gdzieś w ścianę. I dobrze mi. Wychodzi zza rogu mój anioł stróż, zaciera ręce z radości. Ściska w dłoni mój splot słoneczny tak mocno, że aż kulę się z bólu i chce mi się płakać, ale nie mogę. Nie umiem i czekam. Bez ruchu patrzę w pustkę i czekam. Czekam, 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 aż mi ten anioł przejdzie. Aż zostawi mnie w spokoju i zniknie. Chociaż dobrze mi z nim. Cicho. Bezszelestnie. Aniołowi jest wszystko jedno. Bierze mnie całą, bez blondoków i bez makijażu, bez posagu i bez cnoty, z wyskrobanym brzuchem, z odłamkiem lodu w sercu, z kłamstwem w oczach. Gdy leżę nocą w łóżku, widzę, jak spod kołdry wystają dwa skrzydła. Wie, że dam mu jeszcze kiedyś szansę. Pozwolę, duch rodził się naprawdę. Pojechałam do mamy i Alberta. Powiedziałam, że muszę odpocząć. Nie pytał mnie o nic. Zaproponował tylko, byśmy pojechali do Puszczy robić zdjęcia. Dotrzymał słowa. Wywiózł mnie do Puszczy Białowieskiej, do jego chaty. Dziwnie mi to było. Tak długo na czysto i to w tak pięknym miejscu. Na początku wszystko mi wkurzało. Albert gotowo dbał o to, żebym dużo jadła. Denerwowało mnie to, ale z drugiej strony nie chciałam mu robić przykrości. Jedliśmy. Czasem piliśmy wino do kolacji, jeździliśmy na rowerach. Kiedyś nawet zobaczyliśmy w lesie żubra. Stał tak sobie na środku leśnej drogi. Przestraszyłam się go, ale Albert powiedział, że to on się mnie bardziej przestraszył. Dobrze mi tam było. Albert dużo fotografował, ja się trochę opalałam. Nie miałam kostiumu kąpielowego, więc opalałam się w majtkach i pod koszulką. To dziwne, bo Albert chyba traktuje mnie trochę jak dziecko. Ale lubię go. Podoba mi się. Nic więcej nie mogę już pomyśleć. No i stało się. Następnego dnia mieliśmy wracać. Poszliśmy na długi spacer do lasu. Było tak cicho i spokojnie, nie mówiliśmy nic. I nagle usłyszeliśmy dźwięk fujarki. Ktoś grał na flecie. To elfy, powiedział Albert. Spojrzałam na niego ze zdumieniem. To naprawdę elfy. Zapraszają nas na ucztę. Nie robił sobie ze mnie żartów, był bardzo przejęty. Melodia wydawała się być na wyciągnięcie ręki. Chcesz tam iść? Spytał Albert. Nie wiem. Podobno jak się raz zobaczy elfa, nie można już wrócić do świata ludzi. Nie powiedziałam nic, ale zaczęliśmy wracać w kierunku, skąd przyszliśmy. Melodia nagle ucichła. Odmówiliśmy elfom. Pewnie już nigdy
nie zaproszą nas znowu. Wieczorem wypiłam za dużo wina. Siedzieliśmy przed domem i rozmawialiśmy. Powiedziałam Albertowi wszystko o dziecku. Chciałam mu opowiedzieć. Jeszcze nigdy nikomu o tym nie mówiłam. O tym, o tych wszystkich snach i o tym, czego się tak naprawdę bałam. Albert słuchał. Robiło się późno i chłodno. Przenieśliśmy się do kuchni. Albert otworzył jeszcze jedną butelkę wina. A ja mówiłam, czułam, że mogę mu powiedzieć wszystko, bez konsekwencji. Gdy skończyłam, Albert mnie przytulił i dotknął lekko w policzek. I wtedy uświadomiłam sobie, że jeszcze żaden mężczyzna nie dotykał mnie w taki sposób. Poczułam ogromne podniecenie. Zaczęliśmy się pieścić jak szaleni. I wtedy przemknęła mi przez myśl mama. Zamknęłam się w swoim pokoju. Nie mogłam długo zasnąć. Chciałam, żeby przyszedł. Myślałam, że przyjdzie chociażby po to, żeby powiedzieć mi dobranoc. Chciałam się z nim kochać. Bez wyrzutów sumienia. Ale Albert nie przyszedł. Albert. Mężczyzna mojej mamy. Udało mi się. Tak czuję. Tym razem naprawdę mi się udało. Następnego dnia wracaliśmy do domu w milczeniu. Ani słowa o tym, co wczoraj. Mama nie może się dowiedzieć. Chociaż myślę, że ona i tak o wszystkim wie. Gdy wróciliśmy do Warszawy, mamy nie było. Byłam trochę zdziwiona, bo myślałam, że będzie na nas czekała. I wtedy to się stało, tak nagle. Jakieś telefony, jacyś ludzie. Albert biały jak ściana. Co się dzieje? Nic do mnie nie docierało. Albert, co się stało? Albert nie mówi nic, jest coraz bielszy. Proszę się uspokoić. Trzeba podpisać. Czy pan jest z rodziny? Co podpisać? Pani też jest z rodziny. Co się stało? Pani jest córką, tak? Pani matka miała wypadek samochodowy. Nie żyje. I Ewa myli tępki? Nie wiem, chyba tak. Bóg był ich mamą? Chyba tak. Kto urodził Boga? Bóg się nie urodził, on zawsze był. Zawsze? No, on nie ma początku ani końca. Jest kołem? Mm-hmm.